Siemaneczko, z tej strony witam was Ryoko. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę Last House. Wróciłem do niej dosyć niedawno, a dokładnie 138 dni temu. I chciałbym wam pokazać mniej więcej czy warto używać w tej grze item shopu. Omówimy sobie wszystkie, no prawie wszystkie przedmioty. Oczywiście nie będę wszystkich kupował, bo się nie opłaca, grając na szelmę i tak bym nie mógł założyć niektórych itemów, na przykład takich dla uzdrowicielki, tytana czy rycerza albo jeszcze innych. Omówimy sobie właśnie item shop, ponieważ mógłbym wam pokazać lokacje, lecz do jednej lokacji jeszcze nie mam dostępu. Nie mam prawie maksymalnego poziomu. Mam 177, w grze jest on 190 maksymalny, więc dlatego wam go nie pokażę. Omówimy właśnie ten item shop, ponieważ niektórzy gracze, wracając do gry, lub całkiem nowi gracze, zastanawiają się, czy inwestować w tą grę realne pieniądze, i wytłumaczę wam, dlaczego warto lub nie warto kupować niektórych przedmiotów z item shopu, które się opłaca, których się totalnie w ogóle nie opłaca. Te, których się nie opłaca, nie będę kupował. Te, które się opłaca, będą się znajdować w moim ekwipunku. Będę przy was je kupował. I mniej więcej będę wam troszkę też opowiadał o tej grze. No, gra nie tryska aż tak życiem jak w dniu swojej świetności. Świetności? No, jakoś by to tak było. Gra jest dość stara. Ja w to gram no już dość trochę. Ta postać ma aktualnie 11 lat. Ta postać ma 11 lat, a to nie jest moja pierwsza postać w tej grze. W tą grę gram z 13-14 lat. Prezent urodzinowy mogę odebrać w lutym chyba. A wtedy akurat też ja mam urodziny, więc moja postać została praktycznie w mojej urodziny stworzona, więc urodziny postaci. No dokładnie, 22 luty, ja mam 23, czyli moja postać ma dzień wcześniej niż ja urodziny, ale nie pamiętam w ogóle tego, kiedy ją zakładałem, szmat czasu w ogóle, nie? Ale nie odbiegajmy od tematu. Jak widzicie, dalej są tu jacyś gracze, dalej są jakieś stoiska. Oczywiście to jest ranna godzina, po południu jest tych ludzi więcej. Wczoraj na przykład była bitwa, no to tam naprawdę działo się. Naprawdę się działo. Dwie godziny spędziliśmy na bitwie, broniąc oczywiście naszego grodu. I obroniliśmy. Więc dobrze, żeby nie przedłużać, wstęp jest taki, jaki jest. Trochę jak to ze mną czasem bywa. Nie przygotowuję nigdy żadnego materiału, żeby wykuć go na blachę. Ja cały czas jadę na spontanie, odpalam Streamlabsa, OBS-a i mówię to, co myślę, to, co chcę wam przekazać. Dlatego czasem się zająknę. I jak mówię, zaczynamy sobie od pakietów. Polecimy wszystko, co tu jest, praktycznie omówimy. I będziemy lecieć w lewą stronę. No widzicie, trochę tego jest. Tutaj jest 5 kart. W każdej jest praktycznie po 8 przedmiotów. Tutaj są 4 strony, 8, 34, 14, no i 2. Tego nie będziemy omawiać, bo to aktualnie są nowości i to się co tydzień zmienia, więc tutaj bez sensu by to było omówić. No bo co tydzień jakieś nowe pakiety są tutaj ogarniane. Streamowałem już tą grę, pokazywałem, jak się XP od 1 do 40 levela. Więc kto mnie śledzi na Twitchu, ten wie mniej więcej, jak to też działa system XP-nia. Ja się z wami na chwilę obecną żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że spotkam was tutaj na serwerze Pangea w Last House Polska. Oczywiście gra jest darmowa, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się i miłego dnia. My kończymy. Cześć.